Owe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem Znajomy Szynszyla, a to jest kontynuacja naszej serii od Civil War'a do Civil War'a, od wojny secesyjnej do wojny secesyjnej, przez taką malutką wojnę secesyjną, czyli to, co mieliśmy na to poprzednim odcinku. Przypominam łapkę w górze i soczystym komentarzu i przyznam wam się z ręką na sercu, że nagrałem dwa odcinki, tylko że zrobiłem to na Kaiser Reduxie. I po dwóch odcinkach pomyślałem, znaczy zdałem sobie sprawę, postanowiłem, że nie, zwykła kajzerka jest lepsza. Zwykła kajzerka jest lepsza i zaczynamy od nowa. Znaczy, tam te dwa odcinki wyszły śmieszne, ale nie, według mnie Kaiser Redux się nie nadaje do takich lorowych serii. W sensie, tam jest zbyt pozmieniany. Nie wiem, dlaczego i tak bardzo ingerują tam w lore Kaiserreicha. Kaiserreich ma bardzo piękne lore i wszystko. To wiem, że tam jest fajne, są graficzki porobione. Jak ja tam kliknąłem, żeby zagrać nowym krajem, to tam jest takie pięknie porobione, wiecie. Kto grał w Kaiser Redux, to wie o co chodzi. Ale nie, to nie. Jeżeli na syndykalistycznym CSA, jeżeli na syndykalistycznej Ameryce nie ma Reda, tylko wrzucili jakiegoś Highwooda, no to nie. Nie. Oczywiście wejdziemy sobie na Stany Zjednoczone. Myślałem, czy nie odpalić od razu za tego, za jak się rozpocznie Civil War, ale w sumie to co się dzieje przed wojną, to też jest poniekąd ważne, no bo to jest w sumie lore i jak dochodzi do tego drugiego Civil War'a. Powiedzmy, że jak to ma być kontynuacja serii, to trzeba jakoś wytłumaczyć, dlaczego poprzednią serię skończyliśmy tym, że wygrali Konfederaci i były podzielone Stany Zjednoczone. No to było w ten sposób, że to, co było, działo się pomiędzy tymi naszymi uniwersami, to jest na takiej zasadzie, że Konfederaci wygrali tą wojnę secesyjną, potem mieli wewnętrzną wojnę, gdzie wprowadzono jednak z powrotem centralizację, wygrali Konfederaci i oni tam sobie żyli na południu, południe się pięknie rozwijało, natomiast północne Stany Zjednoczone z tym śmiesznym Lincolnem na siłę próbowały podbić plemiona indiańskie, jednak im to zaczęło nie wychodzić, bo wojsko było zdemoralizowane, było rozbite i tak dalej. Nikomu się nie chciało walczyć za przegraną sprawę. No i w końcu ludność z północnej Ameryki poprosiła o pomoc południe i południe zaanektowało północ, ogarnęło, dogadało się z Indiańcami. Tak sobie żyli razem, aż w końcu żyli już długo i szczęśliwe, chciałem powiedzieć. Nie, aż w końcu tak długo sobie tutaj ładnie razem żyli. Chciałem powiedzieć, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie, ale tak się nie stało. Jak Ameryka była sobie Ameryką Zjednoczoną już to pod przewodnictwem południa i de facto postkonfederackich polityków, pojawił się ten ruch syndykalistyczny, który zyskał sobie popularność na północy, nie dlatego, że Amerykanie są zwolennikami syndykalizmu, tylko dlatego, żeby zrobić na złość południowcom, jako całkowite przeciwieństwo ich autokratycznym rządom, takim naprawdę republikańskim, demokratycznym, wolnym Ameryką stało się zachodnie wybrzeże, bo miało wyrąbane i na północ i południe, żyło sobie samo i to jest odzwierciedlenie na podziale politycznym obecnego rządu w USA, znaczy właściwie kongresu. Jak widzicie, każda partia jest tak podziałana, że to musi znowu walnąć. Także dzięki temu, że na poprzedniej serii wygrali Konfederaci i właśnie w ciągu kilku sekund wymyśliłem kontynuację tego lore, mamy uzasadnienie, dlaczego w Kaiserreichu to wygląda, jak wygląda. Wiem, że to nie do końca jest zgodne z lore Kaiserreicha tym oficjalnym, ale to jest na potrzeby naszego lore, żeby wszystko się zgadzało, żeby było od wojny secesyjnej do wojny secesyjnej. I co? Myślę, że w tym odcinku sobie jakoś na prędkości, na piątce dotrzemy do wojny secesyjnej, nie? Tutaj trzeba coś zmieniać. Możemy sobie tutaj ustawić wojnę secesyjną na cztery strony z MacArthurem, gdzieś to się ustawiało. I żeby na pewno się odpaliło, ale nie, myślę, że po prostu sami to ogarniemy. Ja z chęcią zobaczę, jak te eventy wyglądają, także tu wszystko randomowo. No i co, myślę, że możemy zaczynać. Także jeszcze wracając do tego Kaiser Redux, to nie jest zła modyfikacja, ale to jest tam trochę niepotrzebnie dla mnie zmienione i trochę za bardzo psuje piękno Kaiserreicha. I możemy z tego zrobić sobie serię, ale na czymś innego. Tutaj mamy piękną lorową serię od A do B i myślę, że zwykły Kaiserreich będzie do tego się lepiej nadawał. A tam zagramy sobie, nie wiem, tam widziałem, że tam jest bardzo pozmieniana Rosja. Nie wiem, Rosją moglibyśmy sobie zagrać czymś innym. Kaiserreich Beta. Chyba Beta Kaiserreicha. Gra, która, znaczy mod, który wielokrotnie przejął postawkę, hoja, beta, tak dalej. Okej, czym my jesteśmy, dokąd my zbierzemy? My jesteśmy United States of America, trzeba do 37 się doczłapać. O Jezus, American Caesar, o Jezus, panie MacArthurze, kiedyś wrócimy do pana też. I widzę, że... No właśnie. Na razie niewiele możemy robić, To przejdzie albo nie przejdzie, pewnie będzie eventami. Dobra, odpauzujmy. Zakładam, że będzie zaraz zalew totalnie eventów. Badamy technologię taką, którą w sumie wszędzie się bada na podstawce,
I każdy z amerykańskich stanów, który się wyzwoli, dostanie tą technologię, no bo ona będzie losowo przydzielana. Pytanie, co my chcemy robić z budynkami? Znaczy, czy my chcemy coś budować, póki możemy? Tutaj możemy każdej ze stron coś pobudować, nie wiem, machnij tu jednego tego, tu machnij jednego tym bandytom. Tu będzie gdzieś MacArthur siedział, a tu gdzieś będzie PSA siedziało, także niech na razie to się powolutku robi. Karabiny też możesz trzaskać, na razie otrzymajmy, jak ta gra leci. Wiem, że niektórych śmieszą memy odnośnie tego. Okay. Jezus, zalew, będzie po prostu zalew, będziemy lecieli na piątce, bo chcę w tym odcinku striggerować Wojdę, do 37 się doczłapać, o zabójstwo koreańskiego, kto by się przypuszczał. Także większość eventów po prostu będziemy przeklikiwać, no bo czytanie tego w tym tempie nie ma racji bytu, zwłaszcza na Kaiserreichu. Dochody z otwartych drzwi, minus 5% do cywilniaczków, no i to mi się podoba, wolny handel to jest piękno w Ameryce. I co ja chciałem powiedzieć? Kurde, już zapomniałem, bo mnie więcej eventów! O, wybrali Mosleya, bardzo pięknie. Wygrali Edwardzika, no Edwardzik zawsze musi być wybrany, interesujące. Wybrali Mosleya? Nie, nie wybrali Mosleya. Wybrali Snowdena, myślałem, że Mosleya wybrali, okej. Ciekawe, co pójdzie w Polska, bo niektórzy mówią, że Polscy zabrali drzewko. Polscy nie zabrali drzewka, tylko zrobi to coś takiego, że w zależności od tego, co się wybierze, to drzewko jest ukryte. Kurwa, więcej! Więcej! Czemu Korwina wybrali we Francji? Czemu tu Korwin siedzi? Czy Korwin jest ukrytym syndykalistą? Nie, Jakobini to byli ci porąbani, to są ci totaliści, nie? Czekajcie. Kto interesowałby się wojną angielsko-afgańską? Tak, Jakobinów wybrali. Tu Korwin sobie siedzi. Co kurwa? Wygrałem wybory? Co prawda po stronie jest socjalistów, ale dobra, palich, uważam, że wygrałem. Co to się dzieje? A właśnie, postaramy się zrobić, żeby było 50-50, bo będziemy tu zakładać, że będą eventy, żeby wspierać południowców albo syndykalistów. Raczej się nie da ominąć już wojny secesyjnej, bo drugiej wojny secesyjnej, drugiego Civil War'a w Ameryce. Kiedyś się dało, teraz się już tego nie da. Więc nawet zając ameba tego przez przypadek nie popsuje. Więc na razie nie będziemy wspierali żadnej ze stron. Chociaż jeżeli chcemy striggerować MacArthura, to chyba trzeba Reda wybrać, nie? Czemu Rosja ma wojnę domową? Ale czekaj, co to jest? Rosyjska Republika walczy ze socjalista... Kurwa! Czekajcie, to są dwie ruskie wojny? Kiedy oni się nauczą? Halo? I mam coś wam powiedzieć, co się u nas odpali za kilka miesięcy? Nie ma tak śmieszkować z innych krajów. O nie, Murzyn się odpalił. Rosja wypowiedziała wojnę Rosji, okej? Okay? Russian Socialist Republic. Kim ty jesteś? Halo, co to jest? Czemu oni pozmieniali? O Jezus, oni drzewko nowe dostali. O Jezus. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Gdzie jest Bukharin, czy jak cię tam było? Tu wybrali Korniłowa. Ta, to jest Korniłow, dobrze pamiętam. The Coalition Ticket. Nie, żadnych koalicji. Żadnych koalicji. Musimy jak najszybciej striggerować wojnę domową. To jest najważniejsze. Czekajcie. Austria wycofuje się z Włoch. Finlandia zaatakowała Republikę Rosji. No to jest typowe. Long i Red są wkurzeni. American First Party dostaje political power. Socjalistyczna partia, czyli syndykaliści dostają political power. Nie wiem, o co chodzi, że oni dostają. Co oni wewnętrznie political power dostają? Ale cieszę się, że ci dwaj się denerwują. Bardzo mnie boli, że na Kaiser Redux jest Highwood. Znaczy on też był syndykalistą. Miał nawet chyba się na Kaiserce. Jest jakiś event z nim, jeżeli dobrze pamiętam. Ale no nie, no... Jak można... O nie, ustawa nie przeszła. Minus to political power dostają... Tak to jest, jak się zlewa na dwie główne te partie. Swoją drogą... A właśnie, miałem wam jeszcze jedno powiedzieć. Bo tutaj macie te trzy ostatnie partie, to powiedzmy, że to jest skrajna prawica, a te trzy u góry to jest skrajna lewica, czyli syndykaliści i ci autokraci z południa, nie? I wyobraźcie sobie, jakby śmiesznie wyglądała polska polityka. Jakby tu nie było PiS, PO, czyli w sumie jedno i to samo, tylko były dwie skrajne partie o różnych poglądach dominujące. To by dopiero było wesoło, no bo jak mamy obecną polską politykę, to jest nuda totalna. Na żaden Civil War się nie zanosi, co? Tak, tak. Czekajcie, jak nam tutaj ta ustawa nie przeszła? No właśnie, możemy odpalić plan MacArthura. Znaczy to nie ma większego znaczenia, to jest bardziej pod lore, żeby coś się działo do momentu wojny domowej. Czekajcie, japońskie garnizują Tianjin, gdzieś w Chinach, Francja przywróciła monarchię, to jest ta Francja, ta... French Empire, czy wyście przywrócili Napoleona? O, Napoleon IV, szalom. To jest ten Napoleon, co był w... jak był ten polski mod, ten na monarchię? No wiecie, ten polski mod na monarchię, wiecie, o który chodzi. Absolutyzm, okej. Okay. O, bojówki paramilitarne się tam tworzyły. Więcej eventów, kurwa, więcej!
Pamiętacie czasy, kiedy Zając te wszystkie eventy czytał? To była chyba... O Jezus, ja nie nadążam klikać. Manewry w Karpatach. Kaiser jest piękny. To jest event loro... Kurwa, event lorowy o księżulku. Możemy albo... Sobie nie ma znaczenia. A, więcej! Dobra, niech będzie to... Powódź, Dzień Świętego Patry... Nie nadążam, proszę. Ja chcę dzisiaj tylko striggerować tą wojnę. Kuba przejmuje amerykańskie plantacje. Wprowadzamy embargo. Co to ma znaczyć? Co to za Kuba? My mamy tutaj chyba kolonię na Kubie, nie? No właśnie, mamy kolonię. Mamy Guantanamo, co? O, dzień dobry, witam. Bandyta chce mi ukraść kolonię. Znaczy nam chcą ukraść, to są nasze kolonie. Właśnie, ostatnio sobie graliśmy na Kaiserce. Stefan X wybrany. Ja nie pamiętam... Czekajcie, ja nadążam. Ostatnio co graliśmy, to graliśmy komunistycznymi Chinami, w sensie tymi syndykalistycznymi, z tego co pamiętam, na Kaiserreichu. To była ostatnia gra na Kaiserreichu. Druga rzecz, boostują się radykalne partie. To chyba dobrze, nie? Bardzo dobrze, bo to boostuje... Nie, it's not really bad, it's very good, za good. I Stefan X, nigdy nie pamiętam, który papież jest od czego. Bez ich czterech. Warplan White. Puchar Stanleya, Common Detroit. Właśnie, ostatnio na streamach przychodzimy Detroit Become Human, zarąbiste. Kogo my chcemy boostować? Syndykalistów, tu muszę jedną stronę wybrać. Zboostujmy syndykalistów, żeby nie było, że boostujemy siebie. Tutaj National Guard niech będzie. Toronto. Nie, bandyty z Kanady wygrały turniej hokejowy. Nie, żeby to miało znaczenie, ale żeby miało... O, syndykalisty się znowu boostują. Dodatkowe wybory w Waszyngtonie. To wybierzmy teraz demokratę, żeby trochę zbić tych syndykalistów, żeby nie było tak, że ich cały czas boostujemy. A tu możemy na przykład teraz z drugiej strony zboostować naszych, wybierzemy Charlesa Lindberga. O, Lindberg, to jest ten Lindberg? Okej, okay, spoko. To jest, czekajcie, my graliśmy też nowego Civil War'a w Ameryce, kurde, już nie pamiętam. Bo to jest ten zmieniony Civil War, ten nowy, my chyba graliśmy, nie? Panama naciska na Kostarykę. Bo my mamy też kanał panamski, nie? Tak, mamy kanał panamski. Majowe zamieszki, co te syndykalisty robią? To ma znaczenie. A minus 200 political powera. Kiedyś się obijało wojnę domową w USA mając minus 1000 political powera. Wtedy to było wesoło. O, Panama się wycofuje. Okej. Okay. Znaczy oni pewnie będą mieli okazję to zabrać od Ameryczki, w sensie już jak wybuchnie Civil War od tej Ameryki. Mam nadzieję, że tu MacArthur się ładnie striggeruje. Czemu te syndykalisty, ile już te syndykalisty mają? Bo tak trochę widzę, że dużo się ich boostuje. Jezus, 13, 19. Ja w sumie ci też mają sporo. Obecna partia republikanie 3%. Piękna Ameryka po zwycięstwie konfederatów w pierwszej wojnie. Kogo my chcemy zboostować? Focus Restoring Order in Tennessee and Iowa. Aha, bo się i południowcy i syndykalisty się buntują. No to spacyfikujmy. Spacyfikujmy bawełniarzy może, nie wiem. Odpalmy plan MacArthura. Spokojnie, to nie jest plan MacArthura typu zróbmy zamach na Longa, to jest odnośnie przemysłu. Highwood, właśnie. Dlaczego ten Highwood jest na Kaiser Redux? Ja tego pojąć nie mogę. A tu mamy prawilnego Reda, więc to jest jeden z głównych powodów, dlaczego zrezygnowałem z Kaiser Redux. Tamte dwa odcinki. Dlaczego Left Kumoting skapitulował? Halo, nie wolno tak robić. Dlaczego wy przegraliście? Bracia. Nie oglądaliście serii u Zajączka, to nie wiecie, jak się wygrywa Left Kumoting. Był piękny, Chiny stworzyliśmy. Czy ja tam widziałem Bebiko? Tak, fala upałów. Tak, mamy Bebika! Ja, totalen krik. Czyli mamy Bebika, tu mamy Jakobinów. O, szalom pana Defeta. A tu mamy... O Jezus, jest złota trójca! Mamy znowu złotą trójcę! Jezus, to się naprawdę znowu striggerowało. Dzień dobry panu Bebiko. To są trzy skrajne partie tych syndykalistów. O Jezus! Nie, jak ten syndykalizm je wzywa. Ale bym sobie zagrał syndykalistami. O Jezus, więcej eventów. Więcej eventów! Zamach stanu w Syjamie, spoko. Plan MacArthura. Możemy zboostować Nowy Jork, albo możemy... Texan Oil. Go Texan Oil, nie wiem co nam to da. Red Summer. The Summer Heat. Znowu fala upał. Halo. Co to ma znaczyć? Czy ten rok może być gorszy? Poczekajcie do 2020, wtedy dopiero będzie wesoło. Ten rok może być gorszy.
MacArthur rozmawia z Hooverem about plan called Warpal White. Military plan dealing with a possible armed uprising US. A halo, halo, to nie wyjdzie, kiedyś to wyszło. Panie MacArthurze, proszę się uspokoić. A to amerykański wataszka. Możemy jeszcze z Kanadyjczykami się dogadać. Zostało jeszcze pół roku. Także chyba trzeba będzie striggerować, wybrać prezydenta. O, Polska wybrała nowego króla i tym królem został... Co po to tworzycie Commonwealtha, żeby dołączyć do Reichspaktu? Czyli wybrali Litwina pod Unię. Dołączyli do Reichspaktu. Owe bandyty. To w sumie dobrze? My nie wiem, czy dobrze wybrali tego. Okej, okay, spoko. Dlaczego do Reichspaktu? Polska w Reichspakcie to jest najsmutniejsza, najdniejsza Polska. Powinniście teraz pójść w syndykalistyczną Rzeczpospolitej i pokonać Kajzera. Wtedy to były czasy. O Jezus, pamiętacie serię? To były piękne serie. Były piękne serie. Właśnie, pozmieniali im drzew. Czemu tu jest Dmowski? Halo, przed chwilą. Hej, wy już jesteście w Reichspakcie. Jezus, ale ten mod zapierdziela. To jest piękne. Czemu tu jest nagle Dmowski? Co wyście zrobili? To da się zrobić Dmowską Rzeczpospolitą? Co? Wysyła od razu ochotników do Rosji. Od to wataszka jeden. Czekajcie, zostawmy na razie Amerykę. Jak wy zrobiliście Dmowskiego w Rzeczpospolitej? To tak się da? Stick in Germany. Kanada odrzuciła. My tam domagaliśmy się w tym celu, co teraz robiliśmy. Domagaliśmy się chyba reparacji wojennych, z tego co pamiętam. O, Hulong, to nasz! To nasz przemawia! Dobrze, to Talent Creek. Jak oni zrobili Dmowskiego? Bo tu są syndykalisty, Commonwealth Alone. To da się zrobić Dmowskiego? O kurwa, nawet nie wiedziałem. Dmowska Rzeczpospolita, ale co wy możecie teraz zrobić? Kurde, nie widzę, co oni tu wybrali. No bo to jest to zwykłe drzewko Commonwealthowe. Nowa stolica. No to jest ich jedyne takie drzewko polityczne. Jak się szło w syndykalizmy, to się szło tędy, nie? Chyba? Nie wiem. Stick with Germany. Economic Cooperation, German Advisors. Kurde, nie wiem, jak oni to zrobili, poważnie. Nie wiem, jak bocu zrobi tam Dmowskiego. Więc nie wiedziałem, że się da. Buduj dalej sobie te dróżki tutaj wszędzie dookoła, żeby nie bustować żadnej ze stron. Ty, ja zapomniałem o tym. Zajęcie samego. Tak, wrzuć to. Wrzuć to, doktrynki na razie żadnej nie ruszamy. Zrób, nie wiem, pelotka. Okej. Okay. Trochę się zagadałem. O nie, kanadyjskiego agenta złapaliśmy. Nie buduję też żadnych na razie. A właśnie, bo jest ta nowa mechanika. Zapomniałem o szpiegach. Dobra, na razie ich zostawmy. Belgia dołączyła do Reichspaktu. Congress of Art, co to jest? Aha, to jest odnośnie Belgii. Spoko. Legatem Kocis. Z więcej eventów. Więcej eventów. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, zaczynają się zamieszki między syndykalistami a południowcami. No dobrze, i obie partie tracą poparcie i nasi niby demokraci zyskują, okej, okay. Okej, okay. Coś jeszcze możemy zrobić? US Navy, już mamy październik, także powinniśmy na spokojnie doszopać się do wojny. Mamy 5% popularności partii, minus 64 stabilności, 9 poparcia wojny. Co złego może się nie udać? Łącznie oni mają 36, razem mają syndykalisty, a ci mają 39, no wyrównanie, 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 a partie demokratyczne mają 18, 20, przepraszam, 20. Ej, no to nie jest aż tak źle, jakby na to, znaczy nie wiem, czy socjaldemokratów trzeba zaliczyć do partii demokratycznych, mimo wszystko trzeba ich tak zaliczyć, tak. O, i mamy wybory, super, mamy wybory. Alf Landon, hala, co to ma znaczyć? Kiedyś się wybierał Garnera i się robił jakoś, omijało wojnę domową. Ale trzeba było wcześniej Hulonga zabić i dogadać się z Redem. No ale teraz, żeby na pewno był MacArthur, trzeba wybrać Reda. Co prawda trochę zbustuje syndykalistów z północy, CSA, jak się to już zbuntuje. Bo oni będą mieli coś takiego jak prawowity prezydent. Ale wtedy jest 100% pewności, że MacArthur zrobił marsz na Waszyngton. No bo MacArthur jest takim młotem na syndykalistów. No, nie szczymie takiego prezydenta. Więc mamy prezydenta Reda, szalom, witam towarzysza. O Jezus, ale kurde, to każdą stroną fajnie się gra, 26% samych syndykalistów. Piękne. Po prostu piękne. Już Rosjanie wygrali wojnę? Halo? Halo, nie, bo teraz będziecie mogli wspierać syndykalistów naszych.
Russian Republic skapitulowało, okej. Okej, spoko. Wrzuć tu jeszcze jakiś cel, możesz to zrobić. Ty jest prezydent, ale nie możemy tego machnąć. O, AFP nie zgadza się na wy... tak, właśnie, wybory zostały sfałszowane, nie zgadzamy się na nie. Żądamy Hulonga jako prezydenta. Dokładnie tak. Chcieliście wygrali w Rosji, happens. Dobra, wprowadź... czemu bypassed? Mieliśmy wprowadzić tego... embargo na Kanadę za to, że nie zgodzi się nasze reparacje. Czy to jest ten pan, którego ja myślę, że to jest ten pan? Czekajcie, czy we Włoszech wygrał... Witam pana. Także mamy Bebika, mamy Italo Balbo, fajni sąsiedzi. Ciekawe jak to się skończy. Ej, pięknie się to lore stworzyło. Mamy złotą syndykalistyczną trójcę, jeżeli chodzi o syndykalistów zachodnich. No Kaiser jest wieczny. Mamy Bebika i mamy Italo Balbo. Mamy Rzeczpospolite Podmowskiego, nawet nie wiedziałem, że się da. Szkoda, że Civil War się tak szybko rosyjski skończył. Oko. No dobra, mamy grudzień, czyli nie wiem, to się jakoś w styczniu, w maju, lutym triggeruje wojna domowa. Musi być marsz na Waszyngton, wtedy Red sobie ucieknie do Chicago. Co mi możesz tu wrzucić? 38... O, to możesz mi zbadać, właśnie, pobawimy się tymi, tymi. Paragwaj popada w syndykalizm. Okej. Okay. Aby też kiedyś tym zagrać, Patagonią i zrobić po końcu tego patagońskiego wataszka. Właśnie, na Kaiser Redux możemy tym zagrać. O, to jest dopiero pomysł. Ale to za jakiś czas. W razie czeka nas drugi amerykański Civil War. Nie wiem, myśliwiec zbadaj, bo widzę, że mamy przestarzały. Niech to się zbada. Jak Chiny wyglądają. Liga 6 prowincji zwycięża. Okej. Okay. Okej. Okay. Oko. Ciekawe, jak to ostatecznie wygra. Fabryczki wolne. Jezus, ile mamy pracujących cywilniaczków. No to wrzuć... Nie wiem, MacArthura zbustuj. Znaczy nie żeby ta infrastruktura dużo mu dawała, ale no wiecie. Zaprzysiężenia. Akt zaprzysiężenia Reda. Spoko. Wrzuć w sumie to, też się przyda. Jak najbardziej. Execute order. Halton Fork. To jest. Focus on the longiści. Halo, to jesteśmy my. Co oni tu robią? FP. Ogłosimy naszą partię organizacją terrorystyczną. Takie luźne pewnie nawiązanie do Antify. Nie, Kaiserreich przewidział przyszłość. Najpierw przecież Kaiserreich był. Dobra, dawajcie Order 66. Red banuje amerykańską amerykańską partię z południa. American First. To oni stracili poparcie? American First Party. Wszędzie Hugh Long. AFP, AFP, AFP. Okej, okay, excellent. 17, ale dalej mają duże poparcie. Ciekawe, czy to ma znaczenie. Biedny Long. Spokojnie, panie Long, zaraz pana zrobimy prezydentem. Znaczy nie zaraz, tylko rozegramy sobie na szybciutko wojnę domową i będzie spoko. Co dzieje? Okej, okay, wysyłamy wojsko na ulicę. Czyli się powoli zaczyna. Dobra, masz panie Red, masz pan infrastrukturę, nie zmarnuje jej pan. Możemy zrobić. Serbia poszła w republikę, naprawdę? Myśli więcej wojska. Myśli więcej wojska do pacyfikacji ludności, podoba mi się. Zrób antitanki, niech będzie, chociaż nie wiem kto będzie ich... O, mamy! W końcu idzie on, amerykański Cezar idzie na Waszyngton, to mi się podoba, dobra. Czyli on zajmuje Waszyngton, militarna junta staje się partią rządzącą, wybory zostają wstrzymane. Także żegnamy pana Reda. Przez 3 miesiące rządził pan Ameryką, doprowadził pan do Civil War, czyli wykonał pan swoje zadanie. Teraz puszczamy... jest i on, człowiek z fają w ustach. Nareszcie, dobra. Teraz Red sobie na szybkości, no właśnie, ucieka do Chicago. Jezus, moglibyśmy zagrać im. Oj, nie, na razie musimy czekać. Kiedy indziej, panie Red, kiedy indziej. O, no i mamy Hulong. No i południe znowu się wyzwala, dobra. No i to jesteśmy my. Przypominam, że to jest nowy amerykański Civil War, czyli... bo kiedyś była opcja, że można było Longa obalić i wprowadzić stricte konfederatów, takich południowych.
No bo Hugh Long to oczywiście nie jest ta czysta konfederacja z pierwszej wojny secesyjnej. No, kiedyś była opcja, że można było tutaj zmieniać politycznie. Teraz się chyba tego nie da. O, widzę, że można dywizję respić. A właśnie, bo trzeba będzie dywizję respić. Resp jak najwięcej. Aha, to się 12 dni będzie robiło. Czyli nie zdążymy wszystkiego pewnie przed wojną zrobić. Okej. Okay. Chyba, że będzie też opcja, żeby, nie wiem, za pomocą eventów albo decyzji to zmienić Hulonga. Pytanie, czy my go chcemy zmieniać. Czy w ogóle jest taka opcja? Mówię, bo kiedyś się dało zrobić. Kiedyś był taki fajny cel, że jak się poszło w tych czystych konfederatów, to robiło się cel narodowy, gdzie się wprowadzało segregację rasową taką mocną. I miało się minus 5% chyba do manpowera, bo się wszystkich czarnych z wojska wyrzucało. To było fajne. Takie naprawdę lorowe. Every man a king. Albo możemy polecić czystego longa. Każdy człowiek królem i dostajemy pod jednym cywilniaczko. Dobra. Mam nadzieję, że pierwszy chaotyczny odcinek na Kaiserce wam się podobał. Teraz przechodzimy już do właściwej części, czyli do Civil War'a, do Total Intrigue'u, do mordowania na naszych braci i sąsiadów z północy, zachodu i centralnej. Tylko mam nadzieję, że jeszcze PSA się wyzwoli. Jeżeli PSA się nie wyzwoli, to MacArthur będzie too strong. Będzie się z Redem dogadać. Znaczy, my jeszcze nie walczymy. Na razie między naszymi narodami jest przyjaźń. Tak. Dobra, co? Łapek w górę, soczysty komentarz i widzimy się jutro w pierwszym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie.